Witajcie. Do XIX wieku stolica Katalonii rozwijała się w obrębie średniowiecznych murów otaczających Stare Miasto. Potem było już tam tak mało miejsca, a gęstość zabudowy wzrosła tak bardzo, że na najniższych piętrach po prostu brakowało odpowiedniej ilości powietrza, aby można było normalnie oddychać. Dlatego postanowiono zburzyć mury i rozszerzyć miasto. Wszystko zaczęło się w 1855 roku. Ildefons Cerda, wówczas jeszcze mało znany architekt, otrzymał zadanie przekształcenia dusznego, potwornie przeludnionego miasta, jakim była wówczas Barcelona, w prawdziwą perełkę, symbol piękna i postępu Hiszpanii. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ale udało mu się. Tak właśnie powstały znane wszystkim bloki, a w ostatnim czasie superbloki w Barcelonie. To wideo opowiada o istocie planowania urbanistycznego Barcelony. Po jego obejrzeniu zrozumiecie główną ideę tzw. bloków i dowiecie się, na czym polega ich geniusz oraz jakie są ich wady. Opowiemy Wam też o jednym prostym schemacie, który już wielokrotnie podnosił komfort dla całego miasta. Zacznijmy od najbardziej oczywistego pytania. Dlaczego dzielnice Barcelony mają tak dziwny kształt? Barcelona to miasto, które przez prawie całą swoją historię rozwijało się wokół planu centralnego. W przeciwieństwie do innych współczesnych miast, nigdy nie rozrastało się chaotycznie czy po prostu spontanicznie. Każda rozbudowa zawsze była dokonywana świadomie i według z góry przemyślanego założenia. W 1855 roku przyszedł czas na kolejną rozbudowę. Tym razem plan opracował genialny architekt Ildefonso Cerda, który swoją drogą ukuł termin urbanizacja. Jego pomysły były świetne, ale niestety nie wszystkie zrealizowano do końca. Każdy blok, czy też manzana, co po hiszpańsku oznacza jabłko, musiał posiadać niemal takie same proporcje, taką samą wysokość domów i ilość zieleni w środku. Cerda chciał mieć pewność, że absolutnie każdy mieszkaniec zyska wystarczający dostęp do podstawowych udogodnień, takich jak woda, czyste powietrze, wentylacja, światło słoneczne i tym podobne. Budynki ustawiono w taki sposób, by zmaksymalizować ilość światła dziennego. Co ciekawe, same budynki zajmowały nie więcej niż 50% całkowitej powierzchni bloku, a pozostała część przestrzeni wewnętrznej to tereny zielone. W pierwotnym planie blok miał być otwarty z obu stron, aby w ten sposób połączyć bloki ze sobą i zapewnić mieszkańcom swobodny dostęp do różnych części miasta. Pomimo dość przejrzystej struktury siatki, taki plan okazał się bardzo mobilny. W dowolnej części miasta można było łatwo usunąć jeden lub dwa bloki, aby umieścić tam jakąś instytucję publiczną, dla przykładu szkołę czy szpital. Choć architekt żył w epoce przed samochodami, zaprojektował dość szerokie ulice, ale dla jeszcze większej wygody wymyślił słynne ścięte narożniki. Brzmi to naprawdę świetnie, więc co dokładnie poszło nie tak? Teren zaprojektowany przez architekta powstał i można zobaczyć go do dziś. Pomimo tego stał się najbardziej przeludnioną, najdroższą i najgłośniejszą częścią Barcelony. Wbrew pierwotnemu zamysłowi, ze wszystkich stron zaczęto zabudowywać bloki, a podwórka zamieniać w długie rynki oraz parkingi. Niemniej jednak, jak pokazał czas, taki układ kwadratowych bloków okazał się niezwykle stabilny i praktyczny. Obecny etap rozwoju urbanistycznego Barcelony przedstawia jeszcze ciekawsze procesy niż te znane z przeszłości. Aktualnie stolicę Katalonii i jej przedmieścia zamieszkuje około 5 milionów osób, a ponadto miasto odwiedza rocznie od 6 do 7 milionów turystów. Jeszcze w 2014 roku Barcelona borykała się z poważnym problemem zanieczyszczenia powietrza, do czego przyczynił się ogromny ruch samochodowy na drogach. Gdy patrzy się na zdjęcia dużych miast, widać, że znaczna ich część to drogi, a piesi z roku na rok mają coraz mniej swojej przestrzeni. Barcelona zaczęła rozwiązywać ten problem w innowacyjny sposób, tworząc superbloki. To unikalna koncepcja, ale nie wdrożona jeszcze w żadnym innym mieście na świecie. Na czym dokładnie polega? Wyobraźmy sobie kwadrat 9 już istniejących bloków o wymiarach około 400 na 400 metrów. To jeden superblok. Cały ruch pojazdów odbywa się na zewnątrz. Wszystkie autobusy, ciężarówki czy skutery mogą korzystać z dróg między superblokami, aby dostać się z jednego końca miasta na drugi.
Wewnątrz superbloku obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę, wyłącznie dla samochodów należących do mieszkańców danego superbloku. Do środka mogą wjechać tylko mieszkańcy oraz pracownicy służb ratunkowych. Zamiast parkować na chodnikach, buduje się tam parkingi podziemne, niweluje ilość chodników i dróg w obrębie całego superbloku, otwierając tym samym ogromne perspektywy rozbudowy przestrzeni publicznej, organizacji różnego rodzaju imprez ulicznych, zagospodarowania terenów zielonych i tym podobne. W takich warunkach z powodzeniem mogą też działać małe firmy. Superbloki zapewniają przestrzeń praktycznie wolną od aut, co okazuje się szczególnie ważne dla dzieci i osób starszych. Ciągłego hałasu, silników i szkodliwych spalin znacznie przyjemniej spędza się czas zwykłym mieszkańcom i turystom. Zapewne myślicie, że to kolejny utopijny plan oderwany od rzeczywistości, który raczej się nie spełni, ale nic bardziej mylnego. Dlaczego? W 1993 roku powstał pierwszy taki superblok. Ruch na zewnątrz ograniczono w rejonie Elborn. W tamtym czasie obszar ten był częścią Starego Miasta, słynął z zaniedbania i przestępczości. Po wprowadzeniu zmian jakość życia w nim znacznie wzrosła. Zaczęły pojawiać się drogie restauracje, sklepy, hotele. Większość przestrzeni publicznej zajęli turyści. Następnie po 10 latach w mieście pojawiły się jeszcze dwa superbloki. Oba w dzielnicy Garcia, oddalone od siebie zaledwie o kilka przecznic. Badania obszaru przed i po powstaniu superbloku wykazały 10-procentowy wzrost ruchu pieszego i 30-procentowy wzrost ruchu rowerowego. Liczba samochodów w superbloku spadła tymczasem o 26%. Wtedy jednak objawił się pierwszy i być może najważniejszy problem tego planu. Ceny mieszkań w okolicy znacznie wzrosły. Zaczęło pojawiać się tam coraz więcej luksusowych restauracji i hoteli, znikały zaś sklepy z artykułami codziennego użytku, które zostały zastąpione przez sklepy i butiki interesujące dla turystów. Rozpoczęły się również różne oszustwa na rynku nieruchomości, z których większość uderzała w klasę średnią, nadal dominującą wśród tamtejszych mieszkańców. Oznaczało to, że nastąpił proces wysiedlania uboższych mieszkańców tego superbloku, a dalej częściowej utraty jego wyjątkowości i tożsamości. Władze miasta przeanalizowały wszystkie te doświadczenia, rozważyły za i przeciw i ostatecznie w 2015 roku podjęły decyzję. Mimo wszystko przyszłość Barcelony miała należeć do superbloków. Postanowiono stworzyć w mieście i okolicach aż 500 takich superbloków. 70% miało w założeniu charakter mieszany. Pierwszy superblok w ramach tego planu zorganizowano w 2016 roku. Powstał w rejonie Poblenou. Wszystko udało się dość łatwo i prosto. W obrębie 9 bloków wprowadzono ograniczenie prędkości dla pojazdów mieszkańców oraz całkowicie zablokowano wjazd dla innych pojazdów. Na skrzyżowaniach architekci zastosowali różne elementy wystroju umieszczone bezpośrednio na chodnikach. Miejsca otoczone oponami przeznaczono na place zabaw dla dzieci, na ulicach pojawiły się donice z drzewkami. Na początku nie instalowano żadnej nowej infrastruktury, tylko i wyłącznie znaki drogowe i oznaczenia. Jaki był wynik? To, co kiedyś było zwykłą drogą, miało teraz ławki, posadzone drzewa, nowoczesne rzeźby i miejsca do rozrywek na świeżym powietrzu. W sumie ustawiono ponad 300 ławek i posadzono 212 drzew. Projekt ten zwiększył ilość terenów zielonych o 1 metr kwadratowy na mieszkańca. Trzeba tu brać pod uwagę fakt, że średnio na mieszkańca Barcelony przypada tylko 2,7 metra kwadratowego terenów zielonych i jest to znacznie mniej niż zalecane 9 metrów kwadratowych. Ten niedrogi projekt ograniczył poziom hałasu, zwiększył bezpieczeństwo w okolicy i poprawił jakość powietrza. Niektórzy z Was mogą mieć logiczną uwagę, co zrobiono z całym ruchem, który nie mógł już przechodzić przez superbloki. O ile w obrębie superbloku ruch spadł aż o 58%, to wokół niego wzrósł jedynie o 2,6%. To nie tak źle. Superbloki były częścią ogólnego planu rozwoju miasta, którego cel stanowiło zmniejszenie ruchu samochodowego w całym mieście o 21%. Chodziło także o poszerzenie przestrzeni wolnej od samochodów, co obejmowało budowę około 300 km ścieżek rowerowych. Co istotne, ogólny plan nie zakładał usunięcia samochodów z miasta ani zniechęcenia tych, którzy naprawdę ich potrzebowali. Rzecz w zmniejszeniu ich wpływu na pieszych zajmowanej przez nie przestrzeni i zmniejszenie zapotrzebowania na nie.
Problem w tym, że większość miast po prostu nie ma alternatywy dla samochodów, ale ten plan ma zmienić wszystko. Według wyników badań Barcelona może stać się głównym miastem post-car na świecie, gdzie większość ulic nie będzie przeznaczona dla samochodów. Rzecz w tym, że większość ludzi w zasadzie nie będzie ich potrzebować. Ważną rolę przypisuje się nasyceniu miasta komunikacją miejską, autobusami elektrycznymi oraz budową linii tramwajowych. Wraz z pojawieniem się coraz większej liczby superbloków, średni czas oczekiwania na transport skróci się z 14 do 5 minut, a po mieście będzie można dojechać w dowolne miejsce w 95% przypadków bez przesiadek. Niektórzy mieszkańcy sprzeciwiają się planowi, bo albo chcą parkować samochody w pobliżu swoich domów, albo dlatego, że są właścicielami lokalnych firm i uważają, że ograniczenie ruchu źle wpłynie na handel. Pomysł superbloków zyskał już jednak popularność wśród zdecydowanej większości mieszkańców stolicy Katalonii. Obecnie w Barcelonie powstaje 5 nowych superbloków, a 10 kolejnych znajduje się na etapie planowania. Niewątpliwie ostateczne wprowadzenie ogólnego planu może zająć całe lata, a jego losy zależą od wielu okoliczności. Do 2024 roku planuje się, że 80% transportu w Barcelonie będzie odbywało się rowerowo lub komunikacją miejską. Każde miasto żyje i rozwija się dzięki ludziom oraz ich różnorodności. Głównym zadaniem miast powinno być zapewnienie ludziom wystarczająco dobrze zorganizowanej przestrzeni do rozwoju, interakcji i socjalizacji. W końcu miasto powinno być miejscem, w którym ludzie mogą się do siebie zbliżyć, wymienić doświadczeniami i pomysłami, generować nowe projekty i style życia. Takie cele chcieli osiągnąć architekci w oparciu o blokowe planowanie urbanistyczne Barcelony, a także jego rozwinięcie w postaci superbloków. To dość prosty, niedrogi i niezwykle skuteczny sposób na zwiększenie komfortu życia mieszkańców miast i ograniczenie negatywnego wpływu samochodów. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!